stary człowiek w przedwojennym mundurze podpułkownika, nieco onieśmielony, o serdecznych, pogodnych oczach. Zapytany przed kamerami, jak to się jest bohaterem, co się wtedy czuje, odpowiada. To nie jest to, że ja się czuję bohaterem. Nie czuję się bohaterem. Jestem zwykłym chłopakiem z Targówka, którego los postawił tu, a nie gdzie indziej. Mając 18 lat, nie wiedziałem, co to polityka. Wiedziałem tylko, że ojczyzna jest zagrożona. I ktoś starszy dał mi karabin i powiedział: broń jej. Co to za bohaterstwo? To obowiązek. A ten list do matki? Piszę do ciebie, mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga o syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko, nie płacz, proszę. Czas jest lekarstwem, co leczy rany. A za dni kilka przyjdzie pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję, a w sercu taka miłość płonie. Więc klęczę u twoich nóg, mamo, całując spracowane dłonie. Nie płacz, mateczko, muszę przejść te 7 schodów do piwnicy. Niech te moje 18 lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś, słońce, wiatr i łopot żagi na jeziorze i pierwszych pocałunków smak, kiedy jest zburzone morze. Umierać jest mi strasznie żal, przysięgam na moją biedną duszę. Tak trudno przejść te 7 schodów, ale przejść je muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko, muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku. Idą po mnie. No tak, tak wtedy było. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość.